Witam z tej strony logopeda, w końcu kamerka. Dzisiaj zagramy sobie A-Z Rek'Sai na normalku. Stwierdziłem, że z rana dzisiaj nagrywam. Mogą mieć tam jakieś odgłosy za mną w tle, więc sorry, jak coś będziemy tutaj nadzorować. Jak co, to może wyciszę, jak będzie coś się działo. Powinni dzisiaj tylko malować tam panowie. I nie potrzebuję mojej pomocy, bo to jest wysoko, a tam mam na stelażu czy na tych stanowiskach jest mało miejsca, więc no, my się tam tylko pamiętam, więc mam teraz trochę czasu. I mogę wam tutaj coś nagrać z kamerką, bo chcieliście. Nagrałem sobie Rek'Sai po reworku. No i ten rework, tak zagram jedną gierkę i tak jakoś nie czuję jej za bardzo. R-ka oczywiście zmienia całkowicie, nie ma tej teleportacji, tylko jest jakby coś takiego. Dlaczego to porównać do ultiwa? I chyba najlepiej bez stuna, tylko jako damage. Że markujemy czempiona i możemy do niego doskoczyć na taki okrąg, fajnie to wygląda. W nie porzuca już wszystkich, tylko jeden target do góry, to jest bardzo taki spory nerw, bo często się robią te flashy place'y takie na Rek'Sai, że się na przykład podnosiło w górę. Czyli się flashowało się po prostu, jak się było zanurzonym i się podnosiło. Nie jest to postać dla mnie, nie pasuje do mnie, można tak powiedzieć, ale spróbujemy coś dzisiaj nagrać, mam nadzieję, że coś będzie fajnego. I ja chyba zadaję true damage, jak mam nastokowany rage na maxa i to chyba wszystko z tych zmian. Mam nadzieję, bo nie pamiętam za bardzo tam, więc co tam było. Ślizga mi da zarąbiście. Nie jestem jakiś prostym Rek'Sai, tylko tam jakieś konto mam w Korei, tam tylko 2 miliony z tych maestri punktów, więc mnie nie obwiniajcie. Ale spróbujmy coś ugrać fajnego. Nie wiem, czy ja nie powinienem wziąć, bo to ja teraz fajnie biję. No, teraz trochę spieprzyłem combo, bo się powinienem zanurzyć i tego rage'a odnowić i HP sobie odnowić na tym rage'u. No spoko, poczekamy sobie na Q i jedziemy. On ma strasznego cleara wolnego, więc na pewno Tiamat będzie zrobiony pierwszy. To na 100%. Musi być Tiamat zrobiony. Ale jak ktoś ogarnia tą Rek'Sai, to jest postać naprawdę spoko moim zdaniem. Znowu się zanurzam, mam dodatkowy movement speed bodajże. No, 15. I szybciej dżunglę robimy. Zrobimy sobie Reda najpierw. Co tam jest w dżungli? Grace. O, to może być nieciekawie. Go spotkamy, kolegę. Grace ubije niestety. Dobra, bym sobie poszedł coś wyczyścić teraz. Oczywiście jesteśmy ślepi w tej formie. Tu jest Yasuo main. Kurde, by go tak spróbować machnąć. Trochę się z nim minąłem. Nie dogonię go. Dobra, z nim go trochę ściągnąłem. Na topie był ten, widzę ziomuś. Nie wiedziałem, że będzie z Bardori, bo tak wszedł w tą stronę i zawrócił. To był mój błąd, ale no, odwaliło coś ziomkowi. Mam być szczery. Teraz sobie pójdziemy. Teraz miał chyba wizję bodajże. Dobra, podzapił. No, trochę czas marnuje. Golemy, chyba ucieczka do bazy. Chyba, że top, ale ziomek też chyba zwordowo. No tu jest Graves, na pewno idzie. Nie uciec teraz. A sfeszowałem ścianę w ogóle, zajebiście logopeda. Nie zauważyłem, że sfeszowałem ścianę, myślałem, że E użył. Kurwa, ale to było słabe. No ja też sfeszowałem jak debil. Myślałem, że E użyłem, wiecie, i spanikowałem, bo myślałem, że nie wiem, że mi przerwał czy coś. Mój to był błąd. Niepotrzebnie flesza zmarnowała. No ale to jest nieogranie tej postaci właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Ja całego Tiamata kupuję, bo widzę, jak w tej dżungli to wychodzi, to wolę mieć tego Tiamata i jakąś tą, powiedzmy, clear przyspieszony lepszy. I tak się składa, raczej pójdziemy w niebieski upgrade.
Znaczy w zielony upgrade, co ja gadam? W Red Smite, ale w zielony pod HP i z diamatem, no. Zobaczymy, czy tam Rexia będą grali. Tak nie jestem do niej przekonany, ale może. No teraz to jakoś lepiej już wygląda. Nie ma flesza teraz. Grawesz. Ale ładnie mu nadpizł, muszę przyznać. Pewnie jesteś main i Rexa i po rework będą. Ej, koleś, jeszcze postać, kurwa, ale go pytał mój main. Ja powiem, haha. Gram jak chcę. Idę. Chyba wizję mają, nie? O, chyba coś tu widzę. Tu może mnie ward nie sięga. Zajebiście, zniukowana. Kurwa, co oni tam robią? Mieli malować dzisiaj tylko. Się czuję, jakby latały jakieś konie nade mną. No widzę, ale ja mam cooldown na tuneliku. Syndra go by tam musiała zamknąć, a Syndra ma widzę własnego ganga na mordzie. O Jezu, masz chustkę, to jest po niej. Nie miała flesza? Nie miała. Tak, tego nie dobiję. Nie no, bluję, oddam, nie będę chujem. Pójdziemy na Radosława. No i miała flesza ta scena, nie wiem kiedy fleszowałeś, mam jeszcze. Po co ja podchodzę, podbiłem się teraz. Mam R-kę, tu byśmy mogli gdzieś pójść, pokazać wam jak to wygląda. No tutaj jest grawerz na moim wardzie jeszcze, dzięki, byście umarli to... Fok by był. To mogę zrobić, bo to nie robiłem tego ani razu, bo ta kampa się omija, to trzeba być strasznie irytujący. Długo czasu zajmuje rozpienić tych stworków tutaj. Czy te wyskakują, te golemy salta robią jakieś i to jest takie dziwne. O Jezus. Chyba mógł basiczkiem pociągnąć. Możliwe, że tu będzie grawesz i tylko dlatego tutaj chodzę. No jest tutaj ktoś. Nie wiem, gdzie on skoczył. Jakoś dziwny jest ten podmorski. Pokazał się tu i tu gdzieś, to taka sadzonka była długa? Nie wiem. O! Ładnie. Na mida może spróbować, kurde, tylko to jest Yasuo. Musiałem go jakoś podrzucić dla tej. Fajnie, jak on by zestunowała, nie? Tam się wcale nie obraził ta Syndra. Jakby ona pierwsza wykonała krok. O jejeju. No tak na razie mało robię w tej grze, no ale... Trzeba robić te tunele telekomunikacji. To dużo daje potem. Jeśli to już ma w dżungli ten system cały zrobiony. Mi się kłócą znowu, to jest zasadne normal, ci ludzie nie wiem co tam piszą. Też przegrałem poprzednią grę, bo miałem Yasuo main na 0.9, że... Nie wiem gdzie jest ten graj, on się będzie skalować. Kurde, chujowy ten Exos był straszny. Straciła dobrego spela. Teraz ten ziomek będzie tam polować na nią. Na nią powiem, musiała słyszałać pewnie. Tak? Nie, Exosa tylko rzuciłem. O, ulti. Czemu na R-ki nie chwyciłem? Co ona robi ta? Jezus Maria, co się dzieje w tej grze?
Nie, ale śmieszne, śmieszne hihi. No to bota nam jest gangować, nie? Ten co w miejscu stoi? Chyba wyjebałem w miejsce. Double kill, logopeda, nie wiem jak, ale... Ale zrobiliśmy double kill. Tylko nie mam smite'a. Jak tu jest gość, to mi to zajebie. To nie jest dobre. No chyba go nie ma. Ciąg ta Lulu wraca i mi zostawia, to jest niecałe. Dobra. A nie mam dużych dipsów. Niestety. Bardzo zwierzę zrobił. Easy. Przy 0-1 mam. A wydaje się, że gówno gram. Co to są za dżuki, panie krabie? Jest słomeń tam, widzę, pod wieżę znowu chodzi. On powinien tam być. No dobra, zabił. To mogę to przepuszować. Nie, słomeń, rozumiem cię, Syndra, nie martw się. Wracamy. Halulu fajnie morduje. O, Gravesheet. A, i Aperexa chyba nie działa, bo tam gdzieś przeliczniki z czegoś, ja nie pamiętam z czego. No wiem, że jest red ziomek, ale ja mam... Marnuję mi się Aisik teraz. Mam nadzieję, że zrozumie. Teraz jestem w miarę tankowny, mam ok dipsy. On się na tego reda uparli, Jezus Maria, ten jest chyba wywalony z tego enemy teamu, widzę. To się nazywa pomoc. Mogę tą markę wam pokazać, ale właśnie tak czułem, że nie muszę jej rzucać. Ona ma strasznie duży zasięg i nie trzeba jej tak cały czas klikać, moim zdaniem. O, Varus został, sam się wypieprzył, tego się bałem. Spróbujemy tego tutaj zarżnąć. Ktoś on ma ręce, to jego tak nie zabije. No zasnę się skoczyć. Poczko. To mało bije. Właśnie myślałem, że to jest finisher. Przecież to 20% chyba... Missing health, no jakoś mało to uderzyło, nie wiem. Balans ze trzem, bo przecież ja nic nie zrobiłem tą rekstę, bo miał 10 HP chyba. No nie wiem, piszę balansę, to przecież jakbym grał jakimś Lissinem, to w niego ku trafił, tylko czekał aż wyjdzie z tej plamy i bym go zabił. Przez czymś bije, nie wiem, już myślałem. A, tutaj Syndra to wzięła. O, tu się coś dzieje, to tutaj zostanę. Mam tych tunelów dużo, powinienem tego używać. W tych lepszych miejscach. Idź sobie, szatanie. No go trzyma, no idzie to spoko, to wtedy nie będzie brudzić na innych liniach. Miss. Uwaga tam. No jest u maina dzikiego. Nie mam ku zaraz. Shielda już chyba miał. Poza tym. Chodź po bloszkę, ja wracam do bazy. Syndra, a wieża jest opierdolona, co? To nie widziałem. Ja to biorę w takim razie, bo mi się nie chce tutaj stać. Zabiję to ten buff głupi. Ha, tak specjalnie to zrobię. Ja naprawdę wiedziałem, że ten buff to będzie. Chciałem widzów moich poszukać. Jaki to ma przelicznik? 71. Takie jakieś 70-80%, coś takiego.
No nie wiem, zobaczymy jak ona się w lejcie trzyma. To jest ten standardowy, nie oglądałem co na nią budują, bo w ogóle mało gier z nią jeszcze jest. Ale nie bije jakoś to super dużo, to taki, nie, zrobili z niej takiego bruzera asasyna, co ma zabić teraz tego co widzę. Kurde, ale unlucky. Strasznie unlucky na tym topie ziomeczku, muszę ci przyznać. Nic ci nie poradzę na to. No to ma teraz tylko widzę problemy. No ale to też jakiś Lucian topu, się nie ma co dziwić. I bottom trochę gra zbyt ofensywnie. Ale tak to na razie idzie ok, tylko żeby coś nie spieprzyć. It's high time you gank top. Super ziomek, że ja chodzę po wszystkich liniach. Staram się jak mogę, a ten dalej mi jeszcze będzie opierdalać. Ciekawe czego porobię, no ale smajcie możliwe. Myślałem, że kogoś biją, to worth it. Gnojarze moje te wardy niszczą. Mam infernalkę jednego. No ja go nie dogonię w życiu. No nie flashuj lepiej. Na kapie jesteś też jakoś mniejszy mi się wydaje, chyba że tam się zwiększa teraz na levelu, ja tego nie zauważyłem. Może pod Warriora byłoby ją lepiej zrobić? Nie, mam teraz 2k hapca i mogę się składać teraz jakoś tak powiedzmy w bruzera, nie? Tylko nie do końca co też poskładać, może tego Devdansa nowego? Tutaj jest, nie, tu z Thrashem stoją. Albo nie mają wizji. Nie, nie ma co sensu gangować Thrasha, lepiej tą wieżę tutaj jak już coś zrobić. Fajnie tą rączką bije tą wieżę, mi się to podoba. Nie ma szans przecież, nie miałem tego, przed chwilą widział, że użyłem. Ja na topa teraz może zratował. Podbicie mu przerwałem. Ja jestem tankowny, się mogę bić tutaj. Mam merkę za. Nie mam go naznaczonego. A teraz mogę mieć. Zium. Hej, ładnie ich tu porobiliśmy. Lulu to wykrywa ten dniwet tymi swoimi shieldami całymi. A tak muszę przyznać, że ładny. No wiem, że jest ten smok, ale tutaj mogę mu dżunglę ukraść, to wolę mu dżunglę ukraść. Ja tylko trzymałem linię pierwszą i tyle. Nic sobie może wieżę teraz zrobić. No to jest Ocean Drake, no jest spoko, ale... Jak był wcześniejszy przed tym Infernalem, to nawet byłby lepszy od tego Infernalem, powiedział, bo to był taki strzelenik, więc jak tego Infernala wybraliśmy, ale spoko, jak to Lugo chce zrobić. No chodź! Za szybko z tego krzaka wyle. No to jest wolne strasznie ten tunel. Jest fajny, ale jest wolny. W porównaniu do jakiegoś warda z Lissina, nie? To jest... No się musi zakopać, potem jakoś tak się grzebie w tej ziemi. Znaczy nie, że narzekam, ale na przykład porównaj się do skoku Lissina na warda, gdzie to jest praktycznie instantowe. Co jest jungle? Mam takie itemy tutaj stworzone? Frozen Mallet nie brzmi głupio, tylko ja bym jakieś resisty teraz chciał. Żeby mnie ten Wład nie zabił. Chociaż Cerak może byłby lepszy. No ale tak będę mieć teraz po 100 resistów i po 100 armora mniej więcej. I to jest spoko na ten poziom jeszcze, nie? Który mi starczy MRA i armora i mogę iść dipsy i 3 HP. No to jestem tankowny w miarę mam dipsy. No nie żyję, to znaczy ja znikuję. Nie miałem wizji i też tam Huxa zadanie. A może się patrzył? Ja mam 10.02 na tej postaci, czajcie to. A w ogóle tym grać nie wiem. To jest zabawne. Chyba sobie jaja robi ziemek, że ja się tak dam złapę. Ten mnie bije coś tam, ja tam nic nie czuję w ogóle. Dobra, to się po ciebie bije. No co i Lulu zabije. O nie, podrzuciło go w ogóle. Nie, muszę lepiej makro ogarnąć tą Rexę. Chodzi o klikanie w odpowiednim momencie na klawisz, bo mi to jeszcze nie wychodzi. Nie, 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 nie wbijam.
Dobra, zaczynam się tego. Więcej nie zrobię. Coś chyba mogłem się pobawić też. Trochę killa zajebałem znowu. Nie, on nie chce shutdowna oddać, wiecie, więc teraz moim zdaniem nie oddanie komuś killa jest lepsze niż po prostu cokolwiek innego. A są jakieś jagódki? Oczywiście, że nie ma. Tam chcemy to zrobić. Chuj, dla mnie to jest strołek, ja pierdolę, tego nie tankuję. Nie, cofaj, ty drużyna ma nas w dupie i też tutaj idzie. O, w tunelu się zacznie. Kurde, nie złapałem jej. Nikogo nie złapałem nawet. Nie, on za mało HP, ja się cofam. Nie, mógłbym w niego skoczyć, ale nie widzę tego. No też. Nie, nie zabiję go, bym się z nią zeszł. Kurwa, użył mi kute ulepszone. Zabili tego Yasuo, przynajmniej zabili tego Yasuo. Nie, niepotrzebne są takie za mało nas to jest, żeby takie walki miały sens w ogóle. A ten was bije spory damage, on nie ma nic przebicia, ziomek, 158 AP. Jakiegoś lifesteala bym potrzebował, nie? Myślę nad botkiem, to tak bez kapy. Na steraka bym złożył. Na razie tak będę składać, to tylko bym tego chciał. Alexaia, tego Luciana zabiję. O, no ja się staram, robię wszystko co mogę, ale w tego już nic nie bije, ziomka, co on zonie złożył. No właśnie, troszeczkę armora, trochę hapsa. Tylko, że w moim przypadku tak to nie dzieje. No, mógłbym to lepiej zagrać teraz. Ale moim zdaniem cały ten fight był zły, ja już nie chciałem zostawiać mojej drużyny, wiecie, sami na lodzie. Tylko skoczyłem w tego Włada. Tylko to jest do dobicia, nie wiem, tam jest to... misujące zdrowie, że tak powiem. Nie wiem, czy ją dobrze teraz składam. Więc nie farmiłem już dżungli od pewnego czasu. Co mi też trochę martwi. Na nią gonią. Ja nie gonią jej. Ale go wykupczyło w kosmos w ogóle tego Yasuo. To jest mimo wszystko Yasuo, ma tylko nie ma armora żadnego. No, to jest też problem, że nie znam dipsu w tej postaci. Nie wiem, kiedy mogę sobie pozwolić na wjazd, kiedy nie mogę. Ale kurde, no na razie jak na drugą grę tą postacią po Yasuo nie jest źle. Nie wiem, ludzie narzekają, że to jest OP. Może to jest OP, ja nie wiem. Nie grałem. Ciężko mi powiedzieć. Zrobimy go na kombo, Amazonie jeszcze. O, nie zdążył, spoko. Bo kastało E, wtedy nie można, to jest jeden taki błąd, który wielu Władimirów robi. Znaczy błąd, no to jest ciężko czasami. Myślicie, że macie czas, żeby wykastować to, a nie macie tak naprawdę. To jest problematyczne bardzo. Ugrałem ładnie sporo, to wiem akurat. Spoko, bo Varus i byli na bocie w ogóle. Lucian na bocie, Varus na topie spotowali. No takie dwa kilki złapaliśmy. Jestem po prostu speedowany, każda postać, żeby to zrobiła teraz. Ja się dziwię, bo ja mam build taki bardziej tankowny, a i tak tyle wypieprzam. Zrzuciłem ją, ale nie złapił. Stankuje wieżę jak pojebany. Tower hit mnie zabił, po prostu wieża mnie sama zabiła. Dwa tysiące dipsów. Nie, te wieże biją mimo wszystko. Chociaż jakaś mocno mi uderzyła. Ciekawe czemu to. No ja sobie tego botka złożę, chcę zobaczyć. Przyda mi się lifesteal po prostu.
z tego wada będę musiał zacząć coś bić. Nie wiem, czy to jest dobre, że to w ogóle działa z kół. Ale to jest ulepszenie basica, spoko to działa. Taki smoczek. Wieczny smoczek. Nie, musiałem zobaczyć, jak tą rekcję widzieliście, co nie sądzicie. Moim zdaniem jest taka okej. Ta rekcja jakoś bije mniej niż tak mi się wydaje powinno być. Nie wiem, czy to się da przerwać w ogóle. Ona jakoś tam krzyczy, zanim się zakopie w ziemię i to widać, że ona idzie, nie? A chyba nie widać, kogo skoczy. A to mogę marka rzucić na przykład na 5, nie będzie wiadomo, na kogo rzucę, nie? Tych active itemów teraz. Też baronza zrobić. Jestem gdzieś tam na smoku, ziomek. Ja nie wiem, czy my go we dwóch zrobimy. Dobra, możemy spróbować. Moim zdaniem to jest troll, jest trochę tyle sila. Chociaż szybko go robimy, a nie mamy górskiego smoka, co mnie właśnie dziwiło. Nie wiem, raczej to wysmakuje spokojnie. Spoko, na 800. Ej, ładnie to zrobiliśmy. Bałem się, że nie pójdzie tak dobrze. Tylko ten Varus tam został teraz, a Lucian jest zgwałcony, właśnie zgangbakowany. Nie wiem, Inhibitor tu możemy wziąć. Nie idą po tym, dobra, base race, oni zaczynają od te dwójki. Lulu mi tam mogła teleporty przerwy. A, oni wszyscy gdzieś ta idzie do dżungli po prostu. No tu przyjdzie to Ness sama, ja się w nią wpieprzam od razu. W sumie bardzo dobrze pomyślał, tylko ja nie byłem taki sceptyczny jak on, że oni wszyscy tak tutaj dostaną tak długo. Bardzo sobie grudzi. No nie zadaje damage'u jednak. No, to Jarkę trochę zgubię. Nie wiem, tak chciałem zobaczyć, że zadaj damage, jak będzie w poolu, ale to nie. Znaczy nie. On z podziemi wyskakuje, no nie wiem, Władimir tam pod ziemią się zamienił w ten kupsko. Oni tam wszystko na Lulu wywalili, tak? No nie wydaje mi się, że musi być tak naprawdę. Dobry hukens. A Varus mi umarł. Dobre hukensy macie, ziomeczki. Nie wiem, muszę uciekać. Nie turnę tego, żebym się zesrał. Biegnij, Rek'Sai. Biegnij. Uciekaj. Uciekaj, Rek'Sai. Nie daj się. No, weź to zrobili, bo nie chcę tu. O nie! Czemu go porzucić nie mogę, bo nie byłem porzucony. Dobra. Nie wiem jak, ale zabijam, spoko. Klikam prawym przyciskiem jak podupczony po prostu, bo ja nie widzę tej animacji jeszcze za dobrze. Mamy tak. Możemy tego maleta złożyć, chociaż steraka będę składać. No, będę składać steraka i teraz coś na seceki. To ten upgrade poproszę. Będzie dobry bot. Chyba lepszy byłby Devdance na ten moment, mi się wydaje. No, Devdance byłby lepszy od botka, ale zobaczę, jak za attack speedem sobie jeszcze pójdzie. Mam runy attack speedy oczywiście i gram pod Thundera. Wiem, że kiedyś pod Colossusa grali, ale to jest no solo, umówmy się. To nie będę aż tak. Grać drużynowo 19-2-8, ja jestem dumny z siebie. To jest normal co prawda, ale tu jakieś były ramki z Diaxów i z Platyn, więc powinna być gra na poziomie. I się słomień zniszczony, to oczywiście już jest zawsze w cenie. Co się stało? Chodź teraz, jak pobawimy się. Ja sobie skoczę w tego. O Jezus, ale zniszczeni.
Main Rek'Sai w łapie. Nie wiem skąd miałem dipsy, ale coś zrobiłem w tej grze, nie wiem jak. Nie no, skidowałem się, dużo fragów zebrałem, tak poukradałem trochę. Ale byłem w stanie tą grę, powiedzmy, może nie kernąć, ale dać mojej drużynie szansę na wygraną. I ten, też gra była tak, powiedzmy, w pewnym momencie tak, może nie 50-50, albo blisko, żeby się wyrównało, ale tego Barona zrobiliśmy fajnie z Warusą. Oni nie mieli wizji żadnej. W sumie mogłem się domyślić, bo ten też pisał, siedział w bazie zamiast grać. Dobra, to była Rek'Sai do Z, następny chyba będzie Renekton albo Rengar. Renekton, bo tam jest, no, musiał alfabet wejść, musiał alfabet, musieliśmy użyć. W ogóle dłuższy odcinek, bo ostatnio były same po 20 minut, więc musicie się cieszyć. I kamerkę. Widzimy się w kolejnych materiałach, trzymajcie się, cześć.